No kochani, pogoda marna, psa by z domu pewno nie wygonił, a ja na wojaże do Muir Woods w zatoce San Francisco. Jedzie się cały czas nad przepaścią, bo jest bardzo wysoko. Jeszcze w dodatku pada ślisko i kochani, trzeba uważać, bo ostre zakręty, nie wiadomo kto wyjedzie jak. Jest ich dużo, w lewo, w prawo. Ale mówię, muszę wam to aż nakręcić. Jadę już z tego względu wolniej. Zresztą tu nie da się za szybko pojechać, żeby nawet i chciał. No bo sami widzicie, co tu się dzieje. Samochody blisko siebie. I bez trzymanki, jak to mówią, raczej trudno by było zjechać. Bo jak nie góra z tej strony, to przepaść z drugiej strony. I cały czas, jak mówię, zakręty i z górki, i pod górkę. Także emocji tu raczej nie może brakować. No ale jak już się dotrze wreszcie, słuchajcie, do tych czerwonych drzew Redwoods, to jest naprawdę wspaniale i warte zachodu. Już niedługo będziemy, także słuchajcie, już bliżej niż dalej. Trzeba było zrobić specjalną rezerwację. Wczoraj jechałam na nic. Musiałam zostać w pobliżu i wolę dzisiaj być tutaj, niż powiem wam szczerze, tam w mieście, wśród tej pogoni jadący, gdzie nie można się absolutnie, jakie piękne drzewo, nie można się absolutnie wcisnąć nawet, nie pozwolą wyjechać, jak człowiek nie zrobi jakiegoś zakazanego ruchu, to i w ogóle nie wyjedzie. A więc wolę tutaj być, wśród natury i robić milion zakrętów, choćby najostrzejszych, ale na tle pięknej przyrody, niż w centrum San Francisco. To jedno co pewne. W samym Muir Woods ja już byłam kilka lat temu ze swoim synem, jak zwiedzaliśmy całą Kalifornię. No i oczywiście jest to przepiękne miejsce, więc nie mogę się doczekać właśnie, kiedy tam jadę. Prawda jest, że byłoby o wiele milej. Ostatnim razem byliśmy w maju. Było ciepło, było słonecznie, a tym razem no fajnie zielono, bo deszcz pada i to marzec, ale trochę chłodnawo jeszcze, tylko 11 Celsjusza, stopni Celsjusza albo 51 Fahrenheita. I tak sobie no będę jechała i do zobaczenia, kochani. W samej puszczy, no bo to jest w sumie nie las, tylko puszcza. Ja patrzę, że tu coraz ciężej wyrabiać się na zakrętach, więc lepiej zakończę. Do zobaczenia, pa!